Made it through the fire, how did I survive? Your money, woman, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Dobry wieczór, Dominik Woźniak, MMA.pl, ze mną Tomek Cik, powiedz, co tam się stało, kurczę, bo ta walka tak pod twoje dyktando szła, a nagle potem, lipa, kurczę... Lipa, no. Tlenu zabrakło, już jak nie miałem tlenu, mówię, co chciałem się na resztkach sił gdzieś tam dokręcić i palnąć Andrzeja, ale głowa chciała, noga nie wytrzymała. Co się stało z tą... Lekarz powiedział, że słuchaj, że no będzie prawdopodobnie rekonstrukcja więzadeł przednich i bocznych. Bardzo to, nie wiem, odczułeś właśnie, że... Nie wiem, jak ktoś miał zerwane więzadła krzyżowe, to wie, jak to boli, także... Okay. No ale lipa, jak to się, bo tam, nie wiem, on ci nadepnął na nogę, czy źle stanąłeś? Nie, ja nawet, nie, ani mnie nie uderzył, ani nie, źle stan... Nie wiem, już nawet nie, no nie mam jak, nie mam się tego brachu pokazać, okay. Bo bez kul łokciowych tak mnie napierdala jedno kolano i drugie, że masakra, wiesz? No to straszny, kurczę, nie, fadno, ale trzeba będzie jakoś to pewnie zoperować i wrócić, nie? No nic nie zrobić, wiesz, no. Mówiłem, że nogi nie mogę zgiąć, tak. Jak ty o mnie dbasz, nie? Więc mogę się tylko schylić tak na prostych plecach, w prostych nogach, a tak to kiszka. Szkoda, że wiesz, to nie mieli tutaj tych kul łokciowych, bo to naprawdę dużo mnie kosztuje teraz, żeby stać z tobą i rozmawiać. Okej, dobra, to nie będziemy też przedłużać. Powiedz mi, ale miałeś tam chyba Żuroma w pewnym momencie. O, dziękuję ci bardzo, kochany, dziękuję. Miałeś tam chyba na zdrowie, na pisie, na pisie, na spokoje, na pisie. Miałeś go tam w pewnym momencie, nie? Bo tam i go podłączyłeś, tam tak trochę, wiesz, przez mgłę oglądałem tą walkę, bo tutaj dużo się dzieje w Mediarumie, ale miałeś tam swoje momenty. Lipę zrobiłem, mój uliczny styl nie zadziałał, wiesz. Ale zaskoczył cię ogólnie Żurom swoim performance'em? Nie, ja wiedziałem, że Artur go dobrze tam przygotował z tymi chłopakami z tego Ankos, tak? Ankos, tak. Bo tego kolegę jednego kojarzę. Mhm. Słuchaj, Andrzej... To jest pali woda, wiesz, on tam mówi, że tam nic nie robi, że waży 113 kilo, waży 120 kilo i robił rok czasu, wiesz, progres od tamtej pory, więc i tak nie było źle, jak na brak moich przygotowań, no nie było źle, dużo osób zawiodłem, bo miał być nokaut. Dziękuję bardzo, dzięki, Alanku. Jak to powiedzieć, że ci wszyscy drinki przenoszą? No widzisz, nie, to jest cola. Tak, to jest cola, kochany, tak, chodź, tak. Weź powiedz im teraz tak, na rok ci iść przygotowań, z ulicy wchodzisz z 5 dni, kurwa, co ja mogłem zrobić? No i wiesz, no, głowa chciała, noga nie wytrzymała. Nic nie zrobisz. Następnym razem jak będzie... Osłabiony organizm. Tak, no. Osłabiony. Ale na taniec zawsze będzie moc. Ta najlepszego, Alanku. No nic nie zrobisz, wiesz. Słuchaj, z dużą aprobatą gdzieś tam, z dużą sympatią, z dużym też jakby... Można powiedzieć, z dużą sympatią widzów się spotkałem. No szkoda, bo słuchaj, ja osobiście... Myślałem, że gdzieś to skończę w pierwszej rundzie. No i gdyby nie ta noga, gdyby zdrowotnie bym, wiesz, nie miał problemów z tymi kolanami już dawno, dawno temu, to myślę, że dałbym radę, bo inaczej kolano pracuje, jak jest zdrowe, a inaczej jak już było uszkodzone. Te ACL już nie trzyma tak przy każdym skręcie, zejściu, Jezus, kurwa, mnie napierdala za przeproszeniem. No nie dam rady, nawet nie dam rady ci pokazać tego, co mógłbym zrobić, jakbym miał zdrowe nogi, a czego nie mogę zrobić, bo to widać teraz. Tomek, powiedz mi, bo ja, ale tak szczerze, ty jakby chcesz walczyć w tych freak fightach, czy sytuacja bardziej cię do tego zmusza? Nie, ja wiesz co, wróciłem, tak? Tylko to była pierwsza walka, pięć dni przed walką się dowiedziałem o walce, podpisałem kontrakt. Czyli chcesz generalnie kontynuować? Tak. Tylko, że do następnej walki mam 3 miesiące, mogę się przygotować. Teraz ja mogę balasa puścić. A powiedz mi, jak ogólnie z twoją głową, bo wiem, że też miałeś problemy tam z dotarciem na galę. Gdzieś, nie wiem, dobrze... Z pociągu wysiadłem o 2 w nocy, powiedziałem, że nie jadę, pierdolę. Naokoło przez Gdańsk do Koszalina, no żeby bez sensu. No to mam akurat takiego kolegę, co przyjechał po mnie samochodem, zawiózł mnie na miejsce i tak dojechałem, dotarłem, tak? Czemu tak się stało, że tam z tego pociągu wysiadłeś ogólnie? Pierwsza klasa PKP Intercity, daj spokój. Tak? No nie jestem przyzwyczajony do takich standardów, wiesz. Słuchaj, ja wiem, że można tak, ja bym sam wsiadł, ale ja byłem tak z dzieckiem i z żoną, tak, wiesz? Tak, no, to jest dramat, jeszcze oczy mordam jakiś chodzi po tym korytarzu, wchodzi mi, awantura była, bo piwo zostawił. Lipa. Spokojnym człowiekiem. Tak, teraz tak, zdecydowanie. Słuchaj, no była przemiana, wiesz, no. Była przemiana, ale co zrobisz? No to nie jest progres na pół roku czy na rok czasu. To jest naprawdę długi, żmudny proces zmian różnych, które tak naprawdę to wszystko, co złe, kształtowałem latami od dziecka, tak? Później przyszedł taki moment, że chciałem pewne rzeczy zmienić i zrobić coś fajnego w swoim życiu, tak? Nie, nie, no nie wychodziło mi nie do końca, ale
teraz jestem na bardzo dobrej drodze, żeby to zmienić. Wiesz, generalnie ty, można powiedzieć, takiego złego słowa użyję, nie jesteś wyciśnięty jeszcze przez tę organizację. No nie, no bo jednak, wiesz, była szansa, ale zrezygnowałem. No. Były kwoty takie, że tu naprawdę niektórzy mogą pomarzyć o takich pieniądzach. No ale teraz chyba myślę, że jesteś na dobrej drodze. Masz jakiś rywali, z którymi chciałbyś się zmierzyć? Ja bym też chciał zobaczyć... Prime będzie mi gdzieś tam dobierał tych. Ja bym też chciał zobaczyć, wiesz, walkę z kimś takim, który gdzieś tam cię może w jakiś sposób zdenerwować, bo te, wiesz, te takie kurde dymy to są, wiesz, mega dobre, a to jednak tak, ja widzę, że ciężko chyba z tobą w ogóle, żeby cię wyprowadzić z równowagi, nie? Bo wiszę na włosku w wielu sprawach, w wielu sytuacjach. O! To może być dobra walka. Wielkim byłbyś się zmierzył? O Jezu. Nie no, przecież to za duży dla mnie. Gdzie jest Andrzej? 2 na 1. Tak. Nie no, nie świruj. Ale jak ja teraz... To, ale teraz taki mądry jest, taki wyurowany, bo nogi mam połamane. Andrzej mi po... Żurą podobnie. Zatańczy. Żurą podobnie waży do wielkiej. Koniec? Koniec, ty, patrz. Pa! Ty zmarł. Kolega nam zmarł. O, i kres. Jakieś tam MMA, duszenia, kurde coś. No tak. Seta, ta je było. Bania pytanie, to bania i poryju. Ty mordo, 15 minut każdy najebany, młynek pracy. Kielicha wódki i po liściu. Nie mogę, nie. Kurde, groźni gangsterzy. Tak. Same gity, ty. Same gity i groźne miny. Kurwa, fan, kurwa, fit, trzymaj się na sakcji. Tak. Ty może poetą powinieneś zostać. Dobra, jesteśmy. Tak, jesteśmy dalej, trochę nas tutaj wielki. Nie się, tak? Tak, ale panów, przepraszamy za przerwę. Z Żuromem chciałeś... Spektakularny knockout. Rybson chyba dalej nie wie, gdzie jest. No ale z Żuromem chciałeś walczyć, a jest podobny gabarytów do wielkiego Buno, a tu z wielkim, bo już nie chcesz. No, coś nie zgadza, kurde. Buła się napierdala, co ty gadasz, wiesz. Andrzej to jeszcze nie... Andrzej tak naprawdę co, ma 2 lata treningów na koncie, a Bułka zapierdala prawie całe życie ciężko, wiesz, trenuje. Dobrze, Tomku, w takim razie życzę wszystkiego dobrego, życzę, żeby się wszystko poukładało, idź tam, nie wiem, napij się albo się nie napij, spędź czas z rodziną i po prostu wracaj do walk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, trzymaj się, najlepszego. Cześć, pa. How did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different psych.